Hubert Malinowski, witam Państwa, zapraszam na sport. To był ważny mecz dla Impelu Gwardii Wrocław i Pałacu Bydgoszcz. 12. kolejkę Orlen Ligi kończył właśnie pojedynek zespołów, które jak do tej pory walczą o ligowy byt. W Bydgoszczy lepsze okazały się siatkarki Pałacu, a dzisiaj rewanż wzięły rywalki z Wrocławia. Pojedynek we Wrocławiu znakomicie rozpoczęły nasze siatkarki. Dzięki udanym zagraniom Anny Grejman Pałac wysunął się na kilkupunktowe prowadzenie, którego nie odda już do końca partii, wygrywając 25-19. Niestety, nieraz już się przekonaliśmy, że kobieca siatkówka bardzo zmienna jest. Druga partia to z kolei dominacja gospodyń. Impel Gwardia bez większych problemów zwycięża aż 25-11. Miejscowe siatkarki poszły za ciosem i triumfowały także w trzecim secie, ale już nie tak przekonywująco, 25-23. Bydgoszczanki zmobilizowały się jeszcze w czwartej odsłonie i wygrały do 19, doprowadzając w całym meczu do remisu 2-2. O wszystkim decydował tiebreak. Tutaj minimalnie lepsze okazały się wrocławianki, wygrywając 16-14. Impel Gwardia Wrocław pokonał Pałac Bydgoszcz 3-2. Jest ta sekuracja bydgoskiej drużyny. Znakomicie radzą sobie w tegorocznych rozgrywkach Superligi Tenisa Stołowego zawodnicy Olimpii Unii Grudziądz. Po ostatnich czterech zwycięstwach z rzędu prowadzą w ligowej tabeli, a dziś podejmowali Morliny Ostrudę. Do tego spotkania na szczycie Superligi Olimpia Unia przystąpiła bez swojego najlepszego zawodnika Bartosza Sucha, którego wyeliminowała kontuzja. W starciu z tak doświadczonym zespołem jak Morliny brak czołowego zawodnika okazał się kluczowy. W pierwszym pojedynku Tomislav Kotlarek po zaciętym spotkaniu uległ Almarajowi Antonemu 2-3. Nadzieję na wygraną Olimpii Unii dał w drugim starciu Huang Shengsheng, który wygrał z Patrykiem Chojnowskim 3-0. Niestety to wszystko, na co było stać dzisiaj gospodarzy. Kolejne dwa pojedynki wygrywają zawodnicy z Ostrudy. Karol Szarmach pokonał Wojciecha Maćkowiaka 3-0 i Patryk Chojnowski Tomislava Kotlarka także 3-0. Olimpia Unia Grudziądz przegrała z Morlinami Ostruda 1-3. W toruńskim Spożywczaku doszło do ostrej wymiany ciosów i chwytów, ale spokojnie, wszystko było pod kontrolą sędziów, a zawodnicy walczyli o Mistrzostwo Polski Amatorów w mieszanych sztukach walki. Na matach we wszystkich kategoriach wiekowych walczyli reprezentanci regionu. Zawody MMA przyciągają rzesze kibiców spragnionych emocji. Nie brak także śmiałków gotowych siłą walczyć o spełnienie marzeń o zawodostwie. Jednak aby awansować do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Amatorów, zawodnicy muszą przejść przez szereg eliminacji strefowych. Są eliminacje strefy północna, zachodnia, wschodnia i południowa. I pod koniec roku, tak jak w grudniu w tym roku, odbywają się centralne Mistrzostwa Polski. Turniej finałowy zgromadził blisko 300 zawodników. Na matach nie zabrakło kobiet. Określenie słaba płeć jest tu jednak nie na miejscu. Tutaj bardzo często chodzi o siłę i o znakomitowanie przeciwnika. Każdy przecież stara się wygrać przed czasem i żeby ta walka była dobra i widowiskowa. Po złoto w ograniczonej formule do 96 kg sięgnął torunianin Łukasz Szmajda. Gospodarze liczyli na dobry występ swojego najmocniejszego zawodnika, ale Damian Domachowski odpadł już w eliminacjach. Równo za tydzień wspólnie z najbliższymi będziemy dzielić się opłatkiem przy wigilijnym stole. Nieco wcześniej świąteczne życzenia składała sobie wioślarska rodzina Lotto Bydgoszczy WSG. Wigilijne spotkanie klubowe to już wieloletnia tradycja. Takim muzycznym akcentem w wykonaniu zespołu Żółki rozpoczęło się tegoroczne opłatkowe spotkanie Lotto Bydgoszczy. Jak zwykle uczestniczyli w nim zawodnicy, trenerzy, działacze, sponsorzy oraz przyjaciele klubu. To był udany rok dla wioślarzy Lotto, okraszony olimpijskim medalem Magdaleny Fularczyk. Klub po raz 20 z rzędu zdobył także tytuł drużynowego mistrza Polski. Można powiedzieć o roku dobrze przepracowanym i w takim dniu jak dzisiaj spotkanie opłatkowe w Lotto Bydgoszcz WSG życzę wszystkim, którym jest bliski sport, żeby rok 2013 był możliwie najlepszy, udany, a wszystkim sportowcom jak najlepszych osiągnięć i zwycięstw. Takie są życzenia prezesa klubu. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko się do nich przyłączyć i życzyć kolejnych medali na najważniejszych imprezach krajowych i światowych i oczywiście kolejnego tym razem jubileuszowego, bo 25. tytułu drużynowego mistrza Polski.
sportowych życzeń w najbliższych dniach będzie na pewno bardzo dużo. Zatem do zobaczenia.